dobry. Dzisiaj będziemy mówić o grzybach. Grzyby to taka bardzo ciekawa... co to jest? Roślina czy zwierzę? Nie wiadomo, zobaczymy później. I żeby rozmawiać o grzybach, jesteśmy w lesie, bo grzyby najlepiej się czują w lesie. Las jest dla nich ukochanym środowiskiem, bo tutaj jest wilgotno, a grzyby lubią wilgoć. Niektóre lubią wyższą temperaturę, niektóre lubią niższą temperaturę, ale to, żeby było bardzo wilgotno, to uwielbiają. Od kilku dni pada i mimo, że mamy koniec maja, to grzyby już zaczynają się pojawiać. Zobaczcie, ściółka lasu jest bardzo mokra i tutaj znaleźliśmy coś, co każdy z Was rozpozna. Całe rodzinki małych grzybów. Takie grzyby na pewno kojarzycie i pewnie wiecie, że to są grzyby trujące. Takich nie jemy, ale wyglądają wspaniale. Grzyby są królestwem niezależnym. Nie są to rośliny, ponieważ nie potrafią sobie same syntezować pożywienia. I nie są to także zwierzęta, ponieważ mimo, że są cudzożywne, nie są zdolne do ruchu. Czyli są niezależnym królestwem. Są zbudowane z chityny, a i taką cechą charakterystyczną to jest grzybnia. Co widzimy, to jest grzybnia, czyli inaczej plecha. Są to saprofity i żywią się rozkładającymi się martwymi szczątkami roślin i także zwierząt, ale zdarzają się wśród grzybów pasożyty, czyli organizmy żywiące się żywymi roślinami i zwierzętami. Te pasożyty to są często grzyby chorobotwórcze. A teraz Was zabiorę do takiego miejsca, gdzie mamy bardzo dużo grzybów, chociaż niby ich nie widzicie. Zresztą jest stary, a nie taki stary, pień po buku. Potężne tutaj było drzewo. Prawdopodobnie jakiś wiatrołom albo szczelił w niego piorun i musiał zostać ścięty. Natomiast wokół jest pełno gałęzi. I jak zbliżymy się blisko, to zobaczymy masę grzybów, tylko pewnie nie wiecie, że to też są grzyby. To są właśnie te grzyby, które pozwalają gałęziom się rozłożyć i za kilka lat te konary zamienią się w bardzo żyzną ziemię i w ściółkę, właśnie dzięki tym grzybom, które rozkładają celulozę. Zobaczcie, to drobne takie skupiska, czyli grzybnie, to są wszystko grzyby. W lesie na pniach drzew żywych i martwych spotkamy huby. To takie talerze przyklejone do kory. W lesie spotkamy także inne grzyby, które są grzybami kapeluszowymi, zwane, znane Wam na pewno muchomory czerwone, bardzo trujące. Zresztą wszystkie muchomory są trujące, uważajcie na nie. Ale spotkamy także maślaczki lub kozaki. Bardzo pyszne. Kanie czubajki, troszeczkę podobne do muchomorów, często mylone. Podgrzybki, które mogą być suszone. Lub prawdziwki. Prawdziwek to jest król wszystkich grzybów i polskich lasów. Niektórzy są w stanie znaleźć bardzo duże i są wtedy bardzo, bardzo dumni. Jak się komuś nie poszczęści, może zawsze kupić w sklepie pieczarki. Też bardzo smaczne, zawierają dużo białka. Zobaczcie, jak wyglądają, na pewno je znacie, lub boczniaki. Ciekawe grzyby mogą być smażone tak jak kotleciki. Grzyby mają bardzo duże zastosowanie także kulinarne. Nie wiem, czy wiecie, ale na pewno słyszeliście o nazwie, że są sery pleśniowe. Mianowicie to są właśnie te pleśnie, czyli grzyby. Zobaczcie, tutaj mamy takie sery jak na przykład gorgonzola, czy zaraz rozpakuję. Ser typu camembert. W gorgonzoli to jest ser gorgonzola. W środku są takie zielonkawe jakby plamy. To jest właśnie ser pleśniowy. A tutaj mamy ser camembert, który jest cały obrośnięty pleśnią. Widzicie? I bardzo podobny do tego sera jest ser brie. Na pewno znacie te sery, bo rodzice pewnie je lubią. I one też specyficznie bardzo pachną i ten zapach i smak bardzo dojrzały zawdzięczają właśnie tym pleśniom. Cudowny zapach. Dzieci tego zapachu za bardzo nie lubią, bo to jest taki zapach dla dorosłych. Dzieciom się wydaje, że śmierdzi, a dorośli je uwielbiają. No nie mogę nie spróbować. Pyszne. Teraz zrobię sobie sałatkę.
Grzyby możemy spotkać w różnych miejscach, nawet w lodówce, jak zostawimy za długo owoce, warzywa, tutaj mamy, o zobaczcie, oliwki. I co tutaj jest? Już się zaczyna robić jakaś pleśń, jakiś grzyb. A także często zdarza się, że przez przypadek kupimy warzywa, papryczki. Papryki wyjątkowo są wrażliwe na różnego typu grzyby. I zobaczcie, to właśnie jest grzybnia. Także grzyba. Ja postanowiłam wyhodować dalej tą pleśń, czyli szarą pleśń, na papryczce. I zobaczcie, 10 dzień, zaraz się Wam pokażę, z pięknymi zarodnikami. To jest forma rozmnażania grzybu. Właśnie grzyby rozmnażają się przez takie zarodniki. Może mama Wam pozwoli i jesteście w stanie zrobić sobie sami takie doświadczenie. A tutaj dalej rozwój pleśni na wspomnianych wyżej oliwkach i widzimy całkiem inny kolor. To jest pędzlak. Na koniec zapamiętajcie, że grzyby nie należą ani do roślin, ani do zwierząt. To niezależne królestwo. Grzyby to organizmy cudzożywne, które żywią się szczątkami innych organizmów lub są pasożytami roślin albo zwierząt. Dlatego, będąc pasożytami, powodują choroby nazywane grzybicami. Grzyby rozmnażają się przez zarodniki. Grzybami mogą być grzyby kapeluszowe albo pleśnie.